Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku P&P, czyli pytania i podpowiedzi. Następne pytanie, które otrzymałem. Jak pogodzić się z życiem po śmierci najbliższej osoby? Zacząłbym od tego, czy wierzę w życie po śmierci, jak sobie to życie po śmierci wyobrażam. I to zawsze jest trudny temat, bo mamy różne wyobrażenie. Najczęściej oparte na tym, jakie mamy doświadczenie przed śmiercią kogoś bliskiego. Bo jest tu dużo różnego typu przyzwyczajeń. Przyzwyczajamy się do bycia z tą osobą tu i teraz i byśmy jakoś chcieli, żeby było podobnie, a jednocześnie nie może być podobnie. I chcielibyśmy się jakoś też inaczej zachowywać, ale do końca nie wiemy jak. Nie ma co do tego wątpliwości, że tu następuje zmiana. Jeżeli ktoś nam bliski odchodzi z tego świata, to znaczy, że nie zostaje wszystko i nie może zostać tak samo, jak było. I owszem, często nie możemy się z tym pogodzić i chcielibyśmy jak najlepiej, ale tak jak wspomniałem, właśnie te nasze różne przyzwyczajenia, a z tego też biorące się przeświadczenia, mogą bardzo różnie w nas działać i powodować takie czy inne nadmiary czy niedomiary, czy jakieś, nie wiem jak to nazwać, turbulencje, których tak naprawdę ani my nie potrzebujemy, ani ten, który odszedł z tego świata nasz najbliższy, ani ci, którzy są wokół nas też tego nie potrzebują. Owszem, potrzebujemy przeżyć ten proces tej zmiany, która nastąpiła i tu nic się za bardzo nie da przyspieszyć. Owszem, można to przeżyć mądrzej, czy mniej mądrze ten czas, ale wierzę w to głęboko, że jesteśmy jakoś wewnętrznie też tak, nie wiem, ukształtowani, stworzeni, że jesteśmy w stanie przeżyć tę sytuację. Mówiąc może dosadnie czy kolokwialnie, wielu już przed nami musiało to sobie z tym poradzić po prostu, nie? I jakoś sobie poradzili, lepiej czy gorzej, i teraz może być kolej na mnie, jak ja sobie z tym poradzę, wiedząc, że mam w sobie takie, nie wiem, mechanizmy czy zdolności, potencjały we mnie złożone, że dam radę, że umiem to przeżyć i na poziomie fizycznym, i emocjonalnym, i duchowym to odejście kogoś najbliższego. Co właściwie się zmieniło? Myślę, że warto tutaj przy tym trochę dłużej pobyć. Może jakieś też mamy rozżalenie w sobie, może jakieś oskarżenia, że czegoś nie dopełniliśmy za życie, a teraz już przychodzi tego echo i coś, co nie da się nadrobić, chcemy nadrabiać. I tu są jakieś niepotrzebne, nadmiary, które zakłócają ten proces. Może potrzebujemy tak to zawiesić i zacząć od tego, że nic tak naprawdę nie robimy, tylko najpierw pozwalamy sobie doświadczać tego stanu. I oczywiście nikt z nas nie jest taką białą kartą, tylko już coś tam w naszym życiu było związanego z odchodzeniem naszych najbliższych. Może to właśnie nie pierwsza, czy nawet nie druga, nie piąta śmierć czy doświadczenie. Wcale to nie znaczy, że jak wiele razy coś przeżyliśmy, że teraz już możemy sobie z tym łatwiej radzić. Może tak, a może nie.
I bym powiedział nawet to, że, czy to może nie nawet, że trzeba skorzystać z pomocy, że może jestem w takiej sytuacji, że potrzebuję skorzystać z pomocy lekarza, że potrzebuję skorzystać z pomocy leków jakichś, które pozwolą mi mieć kontakt ze sobą, jakoś to przeżywać, że te nadmiary, które w nas występują i które przeszkadzają, można też pokonać farmakologicznie czy terapeutycznie, że potrzebuję po prostu się w taki czy inny sposób sobą zająć, żeby te doświadczenia móc dobrze przeżyć. Trzeba dać temu czas. Oczywiście czas to nie wszystko. Mówi się, że czas leczy rany. Nie zawsze. Natomiast rzeczywiście nieprzypadkowo ludzie tego tak doświadczają i też tego, no tak to wymyślili, że potrzebujemy żałoby. Czy to będzie rok, zwykle jakiś to jest cykl, czy to mniej, czy więcej, to już każdy jakoś to uznaje, ale warto mieć w tyle głowy taką świadomość, że ja potrzebuję też czasu, by to wszystko przeżyć i tym samym nie będę tego przyspieszał. A jednocześnie potrzebuję dotknąć tych rzeczy ważnych, tych zasadniczych, tych, które są dotykane przez tą konkretną sytuację, przez to odejście kogoś bliskiego. Może wtedy będziemy musieli odkryć coś, co jest nam nieznane, co wcześniej jakoś się nie uaktywniło, czy nie ujawniło w naszym życiu. No i warto się temu przyglądać. Nie? Nie o to chodzi, żeby się tym za bardzo przejąć, czy tego za bardzo bać, ale jakoś z tym spotkać, skonfrontować, jakoś pozwolić sobie to przeżyć. Wszystko po to, żeby jakoś przywróciła się jakaś harmonia w naszym życiu. To nie znaczy, że harmonia to jest spokój, bo tu właśnie na wielu płaszczyznach pojawiają się różne stany, emocje. Nie jesteśmy, jak to się mówi, z jednego kawałka stworzeni i że trzeba zadbać o różne poziomy, których to dotyczy, czy to nasze lęki, czy obawy, czy trudności. Potrzeba się nimi jakoś zaopiekować, jakoś nimi zająć. Nie? Czasami po prostu trzeba przekroczyć jakiś próg. Czasami trzeba coś podomykać też, podjąć jakieś decyzje, żeby to się nie ciągnęło w nieskończoność. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, że to nie o to chodzi, żeby to jakoś na siłę przyspieszać. No tak to widzę, że to trzeba jakoś ogarnąć, nie? Jakoś się tym zaopiekować, jakoś w tym się odnaleźć. No takie doświadczenie jakby naszych przodków choćby, którzy dawali temu przestrzeń i czas, szanowali to po prostu, tak bym powiedział, może to jest dobre słowo, żeby uszanować tą przestrzeń, ten czas, to doświadczenie. I wierzę w to, że uda się to jakoś przeżyć, bo jesteśmy przeznaczeni do życia, że dalej potrzebujemy żyć mimo tej trudnej sytuacji, jakoś pogodzić się z życiem. Nawet się mówiło tak, pogódź się ze swoim życiem, z życiem innych, że ono się kończy życiem swoim, że ja tutaj może zostaję jeszcze, ale też kiedyś odejdę. Tak czy inaczej, na pewno jest to ważna lekcja w naszym życiu, naszego obcowania ze śmiercią, szczególnie ze śmiercią
naszych najbliższych, czy tak jak w tym pytaniu, najbliższej osoby. Trudne. Ale wpisane w nasze życie. Także no, starajmy się to zrobić jak najmądrzej potrafimy. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!